Media przyszłości to tradycyjna konferencja, którą już po raz czwarty w tym roku organizowała Polska Agencja Prasowa. Oczywiście dotyczy ona tego wszystkiego, co jest najważniejsze w danym okresie w ekosystemie medialnym. Równocześnie chcemy też wychodzić trochę naprzód, pokazywać, co w mediach będzie się działo w przyszłości, tej bliższej i tej nieco dalszej. I oczywiście w tym roku ta edycja 2022 no nie mogła być zdominowana niczym innym niż tylko wojną w Ukrainie. To oczywiście zagrożenie, które jest bardzo realne, niejako u bram Polski się znajduje, no zdominowało konferencję. Mieliśmy w związku z tym gości z agencji naszych regionalnych, mieliśmy gości specjalnych z Ukrainy i w pierwszej części konferencji nasza rozmowa skoncentrowana była na tym, w jaki sposób wojna i dezinformacja, która jej towarzyszy, kształtuje krajobraz medialny i w jaki sposób agencje informacyjne mają, jaką rolę mają do odegrania w tej trudnej sytuacji. Wojna, zdarzenia jednak takie, powiedzmy sobie, newsowe, które dominują nagłówki mediów, dają dużą przewagę, pokazują rolę newsa w świecie mediów. I dlatego też zaprezentowaliśmy badania, które pokazywały, w jaki sposób newsy są konsumowane w polskich mediach, kto ogląda i słucha i czyta tak zwane informacje bieżące, kto jest nimi najbardziej zainteresowany, jakie grupy, jak się kształtują podziały między czytelnikami, użytkownikami newsów. Zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w dużym badaniu crossmediowym, w jaki sposób wygląda ta panorama czytelników informacji w Polsce. Wśród tych ważnych tematów nie mogło zabraknąć również tematu dotyczącego wdrażanej właśnie w Polsce dyrektywy dotyczącej praw autorskich. To nic nowego, że wielkie platformy, tak zwane big techy, zgarniają, można powiedzieć, albo pozyskują gro przychodów reklamowych kosztem wydawców na w zasadzie wszystkich światowych rynkach medialnych. To samo dotyczy Polski. W związku z tym Unia Europejska zaproponowała dyrektywę, przyjęła dyrektywę, która reguluje te relacje między wydawcami a wielkimi big techami, tymi pośrednikami w dostarczaniu informacji do końcowego czytelnika. W poszczególnych krajach następuje następnie proces wdrażania dyrektywy. Ma on właśnie miejsce w Polsce. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób, co jest najważniejsze, jak ona powinna zostać w Polsce wdrożona.